dla mnie najtrudniejszy, to oczywiście była cała scena w pociągu. To była trudna operatorska, bo postanowiliśmy to kręcić w realnym pociągu. I to jest specyficzna sytuacja taka, że jest mało miejsca, są te agregaty, które gdzieś tam pracują, szum, cały czas wszystko się kiwa. Jakby bardzo precyzyjny rozkład jazdy pociągu, więc to była taka spinka, która nam też pozwoliła fajnie wybrnąć z tego. Ten rozkład pociągu narzucał bardzo taki mocny plan zdjęć, z którego nie mogliśmy w ogóle mieć opóźnienia na przykład, albo czegoś nie zrobić. No i oczywiście też dochodzą takie rzeczy, że ten pociąg nagle wjeżdża w las, nagle wychodzi słońce, są sprawy kontynuacji, więc ja sobie to tak wyobrażałem, że to będzie taka mozaika wizualna. Dwa dni jechaliśmy tak właśnie, cztery razy w sumie do Ostrowa Mazowieckiego. Ten pociąg, to w pewnym momencie jeździliśmy 2,5 dnia i tak zrobiliśmy 1300 km. No to w pewnym momencie już pamiętam, że była taka sytuacja, Robert siedział na jednym końcu pociągu, ja na drugim i już od tego stukotu to już trochę nie wyrabialiśmy, ale tak naprawdę też okazuje się, że co wydawałoby się fuchą dyrektorską, czterodniowe leżenie w szpitalu, bo kręciliśmy to 4 dni, też okazuje się trudne ze względów, ja mówię teraz o zmęczeniu takim fizycznym. Bo drugiego dnia pani pielęgniarka powiedziała, że mnie się zaczynają odleżyny, no to trochę minął spokój. To był straszny upał. Ale też mówię o innym rodzaju zmęczenia takiego psychicznego, gdzie czasami wydawałoby się, że jakaś scena tak naprawdę, że łatwo ponad nią przeskoczymy, w sensie takim, że wydaje mi się, co tam grać. Nagle spotykając się coś, co zaczyna jakby zażerać tutaj na miejscu, czyli na planie, okazuje się, że nie będzie tak łatwo, jak nam się wydawało. W związku z tym to też niesie pewien inny rodzaj zmęczenia. No. Także ja myślę, że ten pociąg łączył dwa te rodzaje zmęczenia. I fizycznego, gdzie już te dwa dni sponiewierania mną już osiągnęły jakiegoś takiego wymiaru, granicy już takiej troszeczkę dla mnie nieprzekraczalnej, że już nie wiedziałem, co z tym robić. Nie wiedziałem, gdzie tę energię złą, którą sobie kumuluję od tego, że ktoś inny mną poniewiera, nie wiedziałem, gdzie nią ładować. Ale też takiego zmęczenia fizycznego, Robert wiedział. I też takiego zmęczenia psychicznego i fizycznego. No, to chyba najcięższa scena dla mnie w tym filmie. Co do trudności, to musimy też zrozumieć, że inne trudności przy tej samej scenie ma Witek jako operator i Greg jako reżyser, a inne trudności mamy my, aktorzy. I to nie zawsze są te same trudności. W związku z tym czasami jest nawet tak, że to, co chciałby Witek ode mnie, to ja niekoniecznie tego samego bym chciał. Bo na przykład on mówi troszeczkę w lewo, a ja na przykład nie chcę troszeczkę w lewo, tylko chciałbym troszeczkę bardziej do środka. No i wtedy musimy pójść na jakiś kompromis. Co zazwyczaj się udawało. Nie chciałem zadzierać z Witkiem, strasznie na niego popatrzę. Natomiast to, co chcę podkreślić, to pewien komfort, który polegał na tym, że oni rzeczywiście byli dobrze przygotowani do tego filmu. I w gruncie rzeczy myśmy mogli, mówię o aktorach, myśmy mogli się absolutnie skupić na swojej pracy po prostu. I szczerze mówiąc, na tyle byli, mówię o pozostałych twórcach, o Gregu, o Witku, na tyle byli mili, że nas nie obciążali swoimi problemami. Za co im dziękujemy.